Witam serdecznie Państwa. Witam gościowie i gościa, nie wiem jak z feminatywami. Słuchajcie, cieszę się, że Was widzę, ale jak rozumiem, są też na sali osoby, które mają po raz pierwszy okazję spotkać Kejuję. Czy to prawda? Są słuchacze? Są. Świetnie. Może podniesiemy ręce, już nie mówię, zróbmy hałas, ale... Świetnie. Czyli jest... O Jezu, o Boże. Tak jakbyśmy świli o Bogę przysięgły, tam wszyscy byli winni, tak? Anonimus. Słuchajcie, no to ja Wam gratuluję, że jest okazja do takiego wspólnego debiutu z widownią, audytorium, a nie tylko ze słuchaczkami i słuchaczami. Witam również Ciebie, Wojtku, przedstawiciela mediów tradycyjnych radia i prasy. Swoją drogą kiedyś przypomniał mi się, był taki odcinek Jamesa Bonda. Który to był odcinek? Operacja Thunderbolt. Tam James Bond umieścił swojego przeciwnika w samochodzie gdzieś na wymowisko, ten samochód tam zgnieciono i kiedy spytano tego jego mościa, co się z nim podziewa, James Bond odpowiedział, że akurat ma spotkanie z prasą. Więc to taki żart. Spytałem Ciebie, Wojtku, przed chwilą o Twoją historię, żeby nie powiedzieć przygodę, bo jak strzelam tyle lat w pracy, to musi być przygoda, zwłaszcza dziennikarskiej pracy. Właśnie, majki chyba działają. Ćwierć wieku w prasie, więc Twoje pytanie, moje pytanie do Ciebie, które skieruję do nas, do naszej całej trójki tutaj, znaczy do Waszej trójki, jak trafiłeś w ogóle do radia i do prasy? To też były czasy, w których inne media funkcjonowały. Jak to się zaczęło? Nie no, to były czasy... Znaczy ja miałem ogromne szczęście w życiu zawodowym, bo ja zaczynałem pracę na początku lat 90., kiedy się generalnie Polska rodziła. Julia i dziewczyny już tak nie mają. Wtedy tak naprawdę można było, słuchajcie, wszystko. Nie? Można było... Człowiek wstawał sobie rano, drapał się po głowie i stwierdzał: a dobra, tak gadać lubię, to pójdę sobie do pracy do radia. I to właściwie tak było. I wystarczyło znać troszkę język, wystarczyło skończyć jakiekolwiek studia, a nawet dość często nie, bo w mojej pracy to tak naprawdę nikt mnie nie spytał. Przez 25 lat nikt mnie nie spytał, co jak studia skończyłem, nie? To ja prawie skończyłem zarządzanie. I prawie medycynę. Natomiast tak, to pytanie nigdy nie padło, nie? Zawsze pytano, co człowiek potrafi. Na początku jeszcze te lata 90. też polegało na tym, że człowiek stawał się dziennikarskim czarownikiem. I miał ludzi, którzy go prowadzili, miał ludzi, którzy mu pokazywali ten zawód. To było fajne, tego już w tej chwili nie ma. Teraz już człowiek jest bardziej, jak patrzę na młodszych kolegów, bardziej skazany na siebie. W związku z tym przetrwać mają szansę ci lepsi, tak naprawdę. Bo tylko to, co sobie wymyślą, to jeśli ludzie to kupią, oczywiście nie w komercyjnym, nie tylko w komercyjnym sensie to kupią, nie? To wtedy ma sens, nie? Julio, czy jesteś z natury kolejnością, że tak nazwałaś swój kanał? No. I drugie pytanie, czy mam wszystkie litery alfabetu na sobie? No właśnie, działa fajnie. No, z natury jestem kolejuszą. Przyznam szczerze, że swój podcast założyłam, zastanawiałam się w ogóle, w czym ja jestem dobra. Tak, nie wiem, jakieś takie talenty, ludzie mają coś tam śpiewać, potrafią tańczyć. No, w czym ja jestem dobra? Jestem dobra w robieniu makaronu na uszy, w gadaniu, w mówieniu do ludzi. Przynajmniej tak siebie gdzieś tam określałam. Byłam zdania, że to tam żaden talent, ale jak zaczęłam nagrywać historie kryminalne, swoje początki miałam na już takiej platformie Snapchat, pewnie część kojarzy. Snapchat miał to do siebie, że relacje znikały po 24 godzinach, no i pojawiały mi się tam komentarze i wiadomości, a jak ta historia się w ogóle zakończyła, no bo jak ktoś już oglądał, to się okazało, że w połowie relacja zniknęła i ktoś nie wie tak naprawdę, jak dana zbrodnia się rozwiązała. Ale większa szansa, że jak popełnisz błąd, to nikt nie zauważy, nie? A to prawda, nie zauważali. No i z tego powodu przyniosłam się na YouTube'a z założeniem takim: fajnie będzie, jeżeli dotrę do 50 osób, to był naprawdę mój taki limit i naprawdę pokąd liczba, że jeżeli 50 osób to wysłucha, to dla mnie to już będzie szczyt marzeń. To już samo zajdę z nami.
no, bo tak zastanawiałam się, czy ja w ogóle znam 50 osób w swoim otoczeniu takich, że w ogóle potrafiłam się przedstawić, porozmawiać i czy mam tylu znajomych. No i czułam, że nie. No. Myślałam, że jednak mam tych znajomych, ale... Czyli nie było jakby tematu, ale jak to włączyć, jak nagrać, jakim sprzętem, tylko po prostu chciałaś na początku opowiadać, tak? Tak, chciałam opowiadać. Nagrywałam z dyktafonu na telefonie i okazuje się, że dla niektórych to dźwięk był dużo lepszy niż teraz z jakimiś tam profesjonalnymi mikrofonami. Taki bardziej mroczny. No jak te szumy gdzieś tam zakłócenia były, to tak, faktycznie był klimat. Jakby nagrywana z bagażnika, w którym właśnie ktoś mi porywał. Kryminalna Skandynawia. Słyszałem, że to przez Stiga Larssona. Jeszcze raz. Słyszałem to przez Stiga Larssona i jego Millennium. Nie wiem, na ile to taka anegdota inicjalna, a na ile coś tu jest z tym językiem. Przyjechałem ona ze Sztokholmu. Język szwedzki. Skąd się wziął w twoim życiu? Przypadkowo. Możemy powiedzieć, że przypadek. Nie, do Szwecji pojechałam w sumie głównie po to, żeby zarobić trochę kasy. Wyszło jak wyszło i zostałam. Jestem tam już 10 lat, więc szwedzki też umiem. Faktem Stig był pierwszym, taką pierwszą książką, do której wracam cały czas i po prostu chyba już ze 100 razy ją słuchałam, bo nienawidzę czytać, sorry. Więc na pewno ze 100 razy już słyszałam wszystkie trzy części. Od tego się zaczęła miłość w ogóle do zbrodni, bo tak można powiedzieć. A jak się podcast zaczął, o kurczę, też przypadkiem. Po prostu usiadłam kiedyś i myślę, spróbuję nagram. I tak jak wszystko zaczynam, tak myślałam, dobra, po dwóch odcinkach, koniec. A tu nagle 37 mamy i dalej mnie to kręci, dalej mnie to ciągnie, dalej mam wizję będę, więc coś jeszcze będzie. O co chodzi z tymi dachami? Bo słyszałem, że lubisz robić podcast. Ale to nielegalnie, to ja nie wiem, czy tak mam. Nielegalnie, to nie będziemy o tym rozmawiać, opowiedz proszę. No, mam w rodzinie kogoś, kto pracuje na dachach i po prostu czasami uda mi się dołączyć i poglądać Sztokholm z góry. Niesamowite uczucie, także jeżeli będziecie kiedyś w Sztokholmie, jest taka atrakcja, można sobie kupić wycieczkę po dachach. Polecam, naprawdę jest lepsze jak balony. A czy ktoś z Państwa znajomą z tą książki Stiga Larssona? Muszę przyznać, że sam też przypadłem do tego stopnia, że po przeczytaniu książek znalazłem nawet takie opracowanie, klucz do książek Stiga Larssona, na czym polega ta sztuka i nauczyłem się tego na blachę, jak widać jeszcze nie do końca przełożyłem to na swoje wyniki sprzedażowe. W każdym razie, Szanowni Państwo, jeśli już wiemy, skąd się wzięliśmy w mediach, tych tak zwanych tradycyjnych, tych nowszych, chociaż te media chyba wszystkie są jakby ciągle nowe, bo ciągle szukają nowej formy. No to Wojtku, ciebie bym zaczął. Skąd twoim zdaniem w ludziach ciekawość tej mrocznej strony człowieka, wypadków, przypadków, morderstw, zabójstw? Bo są czytelnicy i czytelniczki, jest zapotrzebowanie na takie teksty. Pytanie, czemu ty się tym zajmujesz i dlaczego twoim zdaniem my się tym zajmujemy też? Dlatego, że to nie jest codzienność. Dlatego, że media mają pokazywać rzeczy, z którymi codziennie nie mamy do czynienia. Mają szukać źródeł tych rzeczy, które nas szokują, które nas zadziwiają. Dlatego dobro jest mniej atrakcyjne. Dlatego, że z dobrem mamy do czynienia na sobie. Natomiast tym złem, takim prawdziwym złem, no to nie. To niech może podniosą ręce na sali ci, którzy zetknęli się w swoim życiu z takim prawdziwym złem. Nie no, słuchajcie, no jesteście w mniejszości, nie? Znaczy ja też się z tym zetknąłem zawodowo, natomiast w życiu prywatnym szczęśliwie mnie to ominęło. Jakby większość ludzi to szczęśliwie omija, prawda? Natomiast to gdzieś istnieje. To gdzieś istnieje, dlatego pewnie jakoś nam fascynuje. Dlatego tak jakoś nas fascynuje, dlaczego ludzie podejmą takie decyzje w swoim życiu, bo przestępcy też, oczywiście każde przestępstwo to jest dzieło przypadku. To jest kompletnie dzieło przypadku. To nie jest tak, że
że to jest jak wypadkiem samolotu. Nie? To nie jest jedna przyczyna. To jest mnóstwo przyczyn i dlatego no, mnie zawsze to ciekawiło, dlaczego ludzie podejmują akurat taką decyzję, nie? Bo w głowie normalnego człowieka przestępstwo nie ma sensu. Ono i tak prędzej czy później spotka się z karą, bo przestępstwo doskonale nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. No bo są może postępstwo. O których nie wiemy na przykład, bo ciała zniknęły, a zaginięcia są. Prawda? Tak, ale. Wtedy tworzy to powtarzalność przestępstwa, prawda? W związku z tym, jeśli nie odpowiem za jedne, odpowiem za inne. A jak to jest w Polsce? W Polsce wygląda to w ten sposób, że więzienia... My napisaliśmy jakieś dwa numery temu taki materiał o tym, że więzienia pełne są niewinnych ludzi, nie? To nie powinno brzmieć, ja dzisiaj to wiem, że to nie powinno brzmieć, że więzienia pełne są niewinnych ludzi, tylko więzienia pełne są ludzi, którzy siedzą tam za przestępstwa, których wcale nie popełnili. Popełnili wcześniej inne przestępstwa. A teraz zupełnie przypadkiem przez środowisko, przez policję, przez prokuraturę zostali wrobieni w inne. Więc generalnie ta niefajna przestępcza droga nie popłaca. Lata 90. to był rozkwit prostej bandy mafijnej w Polsce, prawda? Ilu z tych ludzi do tej pory żyje? No, jeden. Reszta albo skończyła w Wiśle, w piachu, albo tak jak Henryk N. Po prostu zginął w więzieniu, po prostu umarł tam. No. Jeśli chodzi o to zainteresowanie złem, które nas nie dotyczy, to czytam jakieś analizy. Było to opatrzone takim smutnym zdjęciem Marka Zuckerberga, że okazało się, że największe zaangażowanie tak zwane na Facebooku przynoszą ludzie, którzy wpisują negatywne lub hejterskie komentarze i to oni stanowią największy jakby materiał finansowy z użytkowników Facebooka. Powiedzcie, do kogo są skierowane wasze kanały? To znaczy, że macie pogląd swoje na przykład statystyki, jaka grupa wiekowa, czy jakiego rodzaju ludzie, mam na myśli wiek, albo chociaż płeć, was słuchają, albo z komentarzy czy wiadomości, które dostajecie, macie taką informację zwrotną? No to zacznę. Jeżeli chodzi o statystyki na YouTubie, można bardzo łatwo zobaczyć, jaka grupa odbiorców mniej więcej jest zainteresowana daną tematyką. Jeżeli chodzi o podcasty kryminalne, przynajmniej z tego co ja widzę, są to głównie kobiety, co też jest ciekawe, tak 95%, czasami nawet mniej, bo też tam trzy kanały prowadziłam, więc tak 90 parę procent są to głównie kobiety. No jeżeli chodzi o zakres wiekowy, to powyżej 30 lat, 30-35, to jest taka największa liczba. Jest około 17 mężczyzn na sali, może 20, tak jak policzyłam. Nie, to możecie odjąć, jest to tylko i wyłącznie dlatego, że musi. Oj, nie gadaj, wcale nie muszę. Nie, rozumiem, że jest tutaj ktoś, kogo przywlekłaś, przywlokłaś. Przywlekłam po kierowcę, żeby mama mogła dotrzeć. A, no to witamy serdecznie w takim razie. Poprosimy o brawa. Jak z waszej perspektywy pandemia wpłynęła na zainteresowanie tematami, którymi się zajmujecie? Mam na myśli artykuły, podcasty, nagrania. Czy nastąpił jakiś wzrost zainteresowania? No, jak najbardziej. Myślę, że pod względem oglądalności, nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o czytanie, ale słuchanie, myślę, że dużo osób poprzez jakąś pracę zdalną albo fakt przymusowego poniekąd siedzenia w domu, no bo niektóre osoby gdzieś tam na przykład na kwarantannę trafiły, albo ogólnie same dla siebie zrobiły kwarantannę i jednak spędzały więcej czasu w domu, duży wzrost widzę, naprawdę duży wzrost. Nie wiem, czy akurat pandemia wpłynęła na zainteresowanie sprawami kryminalnymi, ale jeżeli chodzi o jakieś tam śledzenie YouTube'a i portali społecznościowych, to jak najbardziej jest to odczuwalne. I to akurat trudno to ocenić, bo my z magazynem Śledczym ruszyliśmy w szczycie pandemii. Aczkolwiek myślę, że to, że ruszyliśmy w lutym tego roku i do tej pory kilkanaście tysięcy osób co miesiąc wydaje te swoje 10 zł, żeby to przeczytać, no to chyba nadal chcemy czytać. Na spotkaniu, które dzisiaj było w południu z m.in. z Maxem Czernym, on przywołał takie statystyki, że w
COVID-zie około trzykrotnie spadła przestępczość, więc może ci ludzie po prostu zajęli się słuchaniem. Albo po prostu byli może. Albo właśnie. Może zaczęli wydawać gazety. Albo jest trochę zapięta, nie mogli tam iść na władzę. Słuchajcie, z tego, z czym się zetknęliście do tej pory, mam na myśli sprawy, które opisywaliście, opowiadałyście, czy potraficie tak z pamięci przywołać taką, która najbardziej utkwiła w pamięci? Może ja zacznę, bo ja mam taką sprawę. Ja już nie pamiętam, w tym typu roku, to było jakoś pod koniec lat 90. Doszło do porwania i zabójstwa maturzysty w Warszawie w Lasku Bielańskim. Tam młodzi ludzie świętowali zdanie matury jakichś kilku drobnych chuliganów, bo to nawet nie byli bandyci. Porwali zupełnie bez powodu jednego z chłopców, przetrzymywali go w mieszkaniu na targówku i robili mu tam straszne rzeczy. Straszne rzeczy zupełnie bez powodu. Nie żądali okupu, nie było to dla pieniędzy, było to zupełnie, ale to zupełnie bez sensu. W końcu chyba po trzech czy czterech dniach męczenia tego chłopaka zabili go, zakopali gdzieś na Żeraniu, w okolicach Kanałku. Tam kluczową postacią była kobieta, która nic złego mu teoretycznie nie zrobiła, ona po prostu podpuszczała kolegów. Jak to później powiedzieli policjanci, cytuję, ona bardzo inteligentnie używała swojej kobiecości i ci faceci robili to, co ona chciała. To jak mi później policjanci opowiadali, co się temu dzieciakowi tam działo, to dzieciak dopiero po maturze, to ja do tej pory mam. Do tej pory mi się źle o tym mówi, do tej pory mi się o tym źle o tym myśli. To chyba jedyna sprawa, która zrobiła takie naprawdę koszmarne wrażenie. Czyli chcesz powiedzieć, że gdyby tam był chociaż jakikolwiek powód, to można byłoby chociaż znaleźć teoretyczne wytłumaczenie, tak, dla przemocy, czyli napad, korzyści finansowe, zemsta, rabunek, prawda? To było po prostu takie fun games, można powiedzieć, tak? Znaczy, ja bym tego nie nazwał wytłumaczeniem, no bo to trudno to w naszym świecie... Jakiś motyw, tak? No ale jakiś motyw, nie? Tutaj nie było kompletnie żadnego motywu. To było tak abstrakcyjne i tak bez sensu i tak kompletnie niezrozumiałe. Do dziś nie jestem w stanie tego zrozumieć, że ja już mnóstwo tekstów o tym napisałem, rozmawiałem ze wszystkimi policjantami, którzy pracowali w tej sprawie. Wiem chyba wszystko o tym i chyba na tym polega problem, że za dużo się o tym dowiedziałem i chyba... Julia? Też mam taką sprawę. Jest to sprawa, która nawet sprawiła, że zastanawiałam się, czy w ogóle dalej chcę kontynuować nagrywanie i siedzenie w takiej tematyce. Jest to sprawa maniaków z Dniepropetrowska, sprawa z Ukrainy, gdzie dwóch, no właściwie trzech, bo jeden tam kamerował, mężczyzn, a może i chłopców w wieku 17-19 lat, napadali zupełnie niewinne osoby, a następnie za pomocą młotka i śrubokręta robili im okropne rzeczy. I myślę, że takim czymś, co jeszcze bardziej odzwierciedla ten ból i w ogóle wyobrażenie sobie o tym, bo mam takie wrażenie, że jak gdzieś czytamy albo słuchamy, to może nie do końca mamy taką świadomość, że to się dzieje naprawdę. Bo czasami niektóre sprawy są tak dziwne, że to w ogóle było całkowicie fanfiction. Ale w tym przypadku jest materiał dostępny, materiał wideo, który można sobie od ręki zobaczyć na pierwszej lepszej stronie, gdzie widać człowieka, starszego człowieka, pana po 60, który akurat udało mu się wyleczyć z raka krtani, więc ta choroba była w remisji, on wracał do domu, do swojej żony, do swoich wnuków, jechał na rowerze i został po prostu napadnięty. Został napadnięty i dalej to już jest całe nagranie, gdzie ten człowiek jest po prostu torturowany, bezsilny, i też tutaj nie było żadnego motywu. Dla mnie to zrobiło ogromne wrażenie pod takim względem, że każdy z nas może być człowiekiem wracającym do domu na rowerze. Kiedyś na jednym szkoleniu z kryminalistki miałem wątpliwą przyjemność obejrzeć ten materiał z jednym psychiatrą biegłym, który podawał tego przykład po prostu sadyzmu. I tam było to tłumaczone, ale faktycznie ciężko takie coś sobie wytłumaczyć
i zapomnieć. No najgorsze, że to byli zupełnie bezbronni ludzie, bo jeżeli chodzi o maniaków z Dniepropetrowska, wybierali sobie osoby, które nie mogły się obronić. Była też kobieta w ciąży, były też osoby młode, głównie kobiety, dziewczyny, które wiadomo, w styczności z trzema mężczyznami mają małe szanse, albo osoba starsza, jeszcze jadąca na rowerze, zupełnie nie spodziewająca się tego, co ją czeka. Monika? Wiesz co, ja myślę, że wszystkie sprawy, gdzie ofiarami są małe dzieci, są przerażające. I teraz właśnie zaczęłam pisać następny odcinek o, troszkę wam zdradzę, o małej dziewczynce, 4 lat jeszcze nie miała. I powiem wam, że jest to bardzo ciężkie, żeby przejść przez akta. To chyba te sprawy, gdzie dzieci stają się ofiarami bezsensownego, wręcz takiego brutalnego, nie wiem nawet jak to opisać, to jednak gdzieś trzyma za serce i tego się nie da zapomnieć i z tego się nie da wyjść. Dlatego podejrzewam, że ten odcinek potrwa trochę, zanim zostanie napisany, bo naprawdę jest ciężko przejść przez te akta, a też głupo nie ma co pisać. Więc to jest najgorsze, co może być, to jest przemoc wobec dzieciaka, który jest bezbronny, całkowicie bezbronny. Jeden z moich odcinków o Bobim, chociaż nie wiem, czy słyszeliście na pewno, po prostu przemoc wobec chłopca, który był absolutnie bezbronny, to tego nie mógł zrozumieć i tego nigdy się nie da zapomnieć, nie da się tego wymazać. Ja się tak wiem, że udało się dotrzeć do, znaczy nie udało się, bo to taki polski, prawda, wytryk, po prostu dotarłaś do kryminalnych akt, dzięki którym masz materiały. Więc mam następujące pytanie. Jakiś czas temu ukuto taką teorię, czy raczej zjawisko, na określone jako zjawisko CSI, prawda? Czyli ten rozkwit tych wszystkich seriali typu Kości, CSI Miami, CSI Lizbark Barwiński. Pozwalam się Lizbarka Barwińskiego i Bartosz również. Sprawił, że w zasadzie po stronie obserwatora wydaje się, że praca technika kryminalnego, czy praca śledczych, to jest bardzo prosta praca po nitce do kłębka i w zasadzie ludzie, zwłaszcza w tych krajach, w których te media masowe są bardziej rozwinięte i mamy myśli ilość seriali czy programów w Stanach Zjednoczonych, sprawiły, że ludzie spotkawszy się nawet z policją czy z jakimś przypadkiem, czy wypadkiem, wszystko wiedzą, jak to było, prawda? Mamy wykwit jakby znawców różnych tematów, więc pytanie, jak się wy chronicie przed niewiedzą, błędami, w jaki sposób staracie się podeprzeć wasze materiały researchem, dokumentacją, być może jakimiś rzeczoznawcami, kontaktami, żeby możliwie zbliżyć się do obiektywizmu. To może ja zacznę. Ja ci powiem tak, że ja sobie dość wysoko postawiłam poprzeczkę sama i teraz troszeczkę tego żałuję momentami. Natomiast wszystkie fakty, które przedstawiam, są autentyczne. Nie ma tam moich wymysłów, nie ma absolutnie mojej opinii, bo to też nie o to chodziło w tym podcaście. I jeżeli już podaję jakąś informację z jakiejś gazety i ta informacja jest niepewna, podkreślam, ale staram się unikać takich rzeczy, staram się jednak faktycznie działać na bazie faktów, które mam z akt chociażby, albo faktycznie z wywiadów z ludźmi, którzy pracowali nad sprawą. To jest bardziej ciekawe według mnie, przynajmniej jeśli chodzi o te sprawy, tym bardziej, że to jest bardzo łatwo dostępne, więc dlaczego nie? Swoją drogą, czy ta praca przy podcastach nie pchnęła ci do myśli, by może zająć się tym zawodowo, wiesz, policja kryminalna? Powiem ci, że zawsze chciałam być policjantem, natomiast los chciał inaczej i wyszło jak wyszło, więc się nie udało. Ale w maju tego roku przeczytałam gdzieś artykuł o jednym z najlepszych detektywów, który właśnie przyszedł na emeryturę. Szwedzkich. Nie, ale wspomniał tam, że był malarzem, ogólnie był malarzem i stwierdził, że jednak to nie dla niego i on będzie robił coś innego. I słuchajcie, był w moim wieku, jak zaczął karierę jako policjant.
poszedł do szkoły policyjnej i wtedy tak sobie zdałam sprawę, że okej, okay, jestem stara, ale nigdy nie jest za późno. Więc już sobie obiecałam, że może za rok będę dużo, zobaczymy. Czyli może jeszcze nie jest za późno. It's never too late to rock, tak? Jak to mówią. No to trzymamy kciuki w takim razie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Jedyne, czego mi brakuje teraz, to troszeczkę angielskiego, bo moje wyniki z Polski w ogóle nie są brane pod uwagę. Więc wszystko po kolei trzeba porobić od nowa. Został angielski i myślę, że będziemy próbować. Zobaczymy, czy my będą chcieli, nie? Trzymał kciuki w takim razie. Ja ostatnio przypadkowo zostałem wzięty za kogoś z policji. Otóż na grandzie dostałem rok temu smycz taką z karabinczykiem z napisem policja. I nie chcę powiedzieć w jakiej roli, ale trafiłem na nocne wyścigi samochodowe nielegalne. Przechodziłem obok i miałem tą smycz na szyi. Prawda, więc możecie Państwo domyślić, jak spotkałem takiego kolegę, przyjaciela, jakby przyszłego spod celi i się spytał, czy spędzi mi ten samochód. I autentycznie ja mówię, ale co, no się mówi, że smycz, że policja, że psiarnia przyjechała. Ja mówię, ja nie jestem z policją. Mówię, a co ty, kurwa, książki piszesz? No więc życie bywa zaskakujące. Ugodniłem się stamtąd bardzo szybko. Julio, jak z twoimi źródłami? Jeżeli chodzi o mnie, wiadomo, najlepiej jest znaleźć taki dostęp do akt sprawy, wtedy krok po kroku wszystko jest zapisane, bardzo często takie akta sprawy są dostępne publicznie. Natomiast są sytuacje, gdzie albo takiego dostępu nie ma, albo są rozbieżności w źródłach, więc w takich sytuacjach staram się powiedzieć, że w danym źródle wersja takiego wydarzenia brzmi w ten sposób, natomiast inne źródło twierdzi, że było inaczej. Zauważyłem w twoich nagraniach, że mówisz często, że takiej informacji nie masz. Tak, no bo też wiadomo, nie jestem alfą i omegą, nie chcę opowiadać historii dwóch i paproci, mówić o czym, co się nie wydarzyło, albo nie mam pewności, że się wydarzyło. No ale wiadomo, czasami źródła są mylące, czasami te wersje zdarzeń mogą się od siebie różnić, więc oczywiście no, najlepiej jest dostęp do akt sprawy. Wojtku, czy miałeś jakieś spotkanie z jakimś panem się nie kosztowa 10-15 lat temu, który ci opowiadał o jakichś informacjach w jakiś sposób, taki wiesz, nie do końca jawny? Nie, no, praca dziennikarza to są rozmowy z osobami, źródła informacji nie możemy podać, nie? Natomiast no, standardem jest to, że jeśli nie ma dokumentu na coś, ewentualnie nie ma osoby, która mówi coś pod nazwiskiem, no to ABC to dziennikarstwo, czyli niezależne źródła, jeśli nie ma trzech niezależnych źródeł, nie ma informacji, no po prostu. Jest plotka, w związku z tym tego nie możemy napisać. Oczywiście to przyznaję się, że ja nie zawsze da się mieć trzy niezależne źródła. Czasami jest to tak, że z jakimś informatorem pracuję od roku, dwóch, trzech, z niektórymi pracuję od kilkunastu i jakby to, ja już jestem w stanie ocenić, który jest bardzo wiarygodny, a który potrafi czasami opowiedzieć jakąś bajeczkę, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja chciałem się tylko odnieść do jednej rzeczy. Ty całkiem przypadkiem powiedziałeś, że jak zachować obiektywizm. Ja tego obiektywizmu w opisywaniu zła nie zamierzam zachowywać. Ja mogę się starać być bezstronny, natomiast obiektywnie nie. No, obiektywnie zło jest złe. Obiektywnie jest zło, jest złe i już. No. Więc bardziej chodzi mi o dotarcie do prawdy i bardziej chodzi mi o zupełnie bezstronne poszukiwanie prawdy. Nie? Ja troszkę z innego podwórka, bo ja byłem też na kilku wojnach w życiu jako reporter. I to było w Jugosławii, na latach 90. Kiedy my jeździliśmy w parze z Brytyjczykiem, freelancerem, który tam robił materiały do kilku brytyjskich tygodników. I ponieważ ja, jak wspomniałem, studiowałem między innymi medycynę i przez całe studia na zarządzaniu jeździłem po autobiografii, więc jestem również ratownikiem medycznym. I my najechaliśmy na wioskę w momencie, kiedy tuż po jakimś ataku moździerzowym. Ja pobiegłem, wziąłem marteczkę i pobiegłem tych ludzi opatrywać. Nie? My potem przyskoczył wieczorkiem
Mieliśmy bardzo długą rozmowę, on strasznie na mnie pokrzykiwał, że ja właśnie stałem się uczestnikiem wydarzeń i właśnie nie mogę już ich opisywać. Nie? W związku z tym i coś w tym jest rzeczywiście, bo nas tam nie ma. W momencie, kiedy dziennikarz staje się stroną, no to już o bezstronności nie może być mowy, prawda? To już straszne dużo emocji w to wtedy wchodzi. Dlatego ja staram się być tylko przekaźnikiem informacji, które mam od różnych ludzi, nie? Swoją drogą to jest dobry kontekst do dyskusji na temat dzisiejszych czasów, czyli aktywizmu i dziennikarstwa. Czy da się to połączyć, czy się to powinno? Czy jest jakakolwiek sytuacja czy scenariusz, w którym dziennikarz może stać się aktywistą w jakiejś sprawie? No jest, kiedy przestanie być dziennikarzem. No właśnie. Zmienię trochę w takim razie teraz optykę. Co czeka prasę w swoim zdaniu? Drukowaną prasę. No rozkwit. Pierwsza rzecz to mam na myśli media nowoczesne. Czy to jest tak, że znika tradycyjna praca, czy może przybywa ogólnie uczestników jakby narracji medialnej, to raz, a dwa, sytuacja w Polsce i kryzys prasy. A jest kryzys prasy? Moim zdaniem tak. Znaczy, mamy spadające jakieś tam słupki, choć nie wszystkich tytułów, dwa, jakieś ogólne sterowanie tym, jaką pracę, gdzie można kupić. Znaczy, to jest tak, faktycznie ludzie przestali mniej czytać. Nie? Prasa się sprzedaje w mniejszych nakładach, to z całą pewnością. Natomiast to jest również dzięki temu, że się ludzie przerzucili na inne media, które są łatwiejsze dostępne. One nie są gorsze, one nie są lepsze, one są po prostu zupełnie inne. To jest jak wojna pomiędzy kinem i teatrem. Nie? Jak się pojawiło kino, to wszyscy twierdzili wtedy, że teatr przestanie istnieć. Nie przestał. No miał rzeczywiście tam przez momencik jakiś dołek, ale nie przestał, potem on się odbił. Wszędzie na świecie jest tak, Newsweek jest dobrym przykładem. Amerykański Newsweek jest bardzo dobrym przykładem. Amerykański Newsweek miał bardzo dobre wyniki oglądalności swojej strony internetowej, w związku z tym zrezygnowali z papieru. Zrezygnowali z papieru na 5 miesięcy. Po 5 miesiącach wrócił papier, bo się okazało, że ludzie tego papieru chcą ciągle, nie? Więc ja myślę, że rzeczywiście my jesteśmy w tej chwili raczej na spadku, nie? Natomiast ten spadek się zatrzyma, to się prędzej czy później odbije, dlatego że informacja w prasie zostaje, ona musi być zdecydowanie bardziej weryfikowalna. Ja piszę do papieru, piszę do internetu. I ja sam po sobie widzę, że do papieru staram się bardziej. Dlatego, że papieru już nie zmienię. Państwo kupili tą gazetę i ona już zostaje. Natomiast internet, jeśli pojutrze dowiem się, że jest inaczej niż napisałem, to po prostu wejdę w ten tekst i go zmienię. Albo zaktualizujesz, albo edytujesz, albo dasz jakiś po prostu nowy tekst. Także to jest kwestia odpowiedzialności chyba za słowo, które jakby, oczywiście to jest inne medium, nie? Ono po prostu wymusza większą odpowiedzialność za słowo. To tylko tyle. Chciałem oczywiście dodać, że jeśli Państwo będą mieli pytania, naprawdę proszę śmiało podnieść lewicę bądź prawicę w zależności od przekonań z góry. Tym bardziej, że tak jak wspominaliśmy i Monika i Julia są dzisiaj premierowo na Grandzie i to nie jest przypadek. Ja mam w takim razie pytanie do Was, dziewczyny. Jak Wasza rodzina czy znajomi postrzegają Waszą pasję czy pracę, bo pewnie to się ocierają jedno i drugie. I też pytanie właśnie w jakim zakresie jest to pasja, w jakim praca, albo może być praca. Jak znajomi czy rodzina patrzą na Wasze zainteresowania, czy to, że ileś czasu dziennie poświęcacie bądź co bądź na zbrodnie i opowiadanie o nich, nie o naleśnikach czy babkach, prawda? No to może ja zacznę. W momencie, kiedy założyłam kanał na YouTubie i uradowana postanowiłam podzielić się z tym z moimi rodzicami, to usłyszałam wiadomość, abym tylko pod żadnym pozorem nikomu o tym nie mówiła, bo znam, że gdzieś tam robił ją w internecie. Znaczy nie, żebym chociaż nie robiła, tak mi się wydaje przynajmniej, ale jednak dostałam taką informację zwrotną. No i teraz okazuje się, że po tych dwóch latach moja mama sama gdzieś tam chwali się i mówiła, moja córka ma taki kanał, wejdź, daj łapkę w górę, zasubskrybuj. I okazuje się, że no, oczekiwania były zupełnie inne, ale jeżeli chodzi o takie zainteresowanie sprawami kryminalnymi, to myślę, że gdzieś tam przy mnie
było przez całe życie. Moja rodzina, znajomi o tym wiedzieli, zresztą ja swoją przygodę z mediami społecznościowymi, trudnym mowa, no, zaczęłam będąc w liceum w ostatniej klasie i pamiętam, że koleżanki na przerwach wołały mnie i mówiły, żebym opowiedziała jakąś historię kryminalną. Czasami te historie były dokańczane, że na jednej przerwie to mało część opowiedzieć, a na drugiej znowu było weź dokończ tamtą historię, jak to się skończyło. Akurat spotkałam się z fajnym odbiorem, nikt jeszcze na mnie się krzywo nie spojrzał, że jakiś tam psychopata jest czy coś w tym stylu. Może to się zmieni, mam nadzieję, że nie, ale... Czy to tak mówić, czy że będzie psychopata? Bo tylko 1% tak, wczoraj był wykład. Tak, widziałam właśnie. Nie, myślę, że wszyscy odebrali to bardzo pozytywnie, natomiast pytanie, na ile to jest praca, na ile to jest pasja. Na początku była to zupełna pasja. Nie stawiałam sobie żadnych poprzeczek, tak jak mówiłam, dla mnie liczba 50 osób, odbiorców, to było świat i góra. Okazało się, że jest zupełnie inaczej i przyznam, że z czasem zamieniło się to w pracę. Teraz póki co mam dużo czasu wolnego, bo też ogólnie to studiuję od października, pewnie tego czasu będzie mniej. Ale póki mam ten czas wolny, to codziennie siedzę, nagrywam, robię researche do tych podcastów, które mają się pojawiać, robię materiały na zapas, już tak się szykuję do przodu na ten październik, ale póki co myślę, że chciałam się utrzymać na tym etapie dwóch podcastów tygodniowo. Czyli rodzina kibicuje i też słucha? Czy słucha? Myślę, że nie wszystkich podcastów. Poświętował zwłoki do i wrzucił do rzeki, babcia lubi to. No tak, mama przesłuchała paru podcastów i się pyta, skąd ty te teksty bierzesz? Ja mówię, że no, od was, z rodziny, tak się przecież mówi u was. No ty wiesz tak głośno, nie wiem. Ale nie ma tam zarzutu, że żeś przypadkiem sama nie tam wiesz, nie. Czy jakieś podejrzenia wobec mnie mają? Tak. Nie, bo w tym kraju, szuflady mi nie grzebią, bo oni niektórych rzeczy jeszcze nie zauważyli. Ale... W tym kraju jest taka tendencja, że ludzie twierdzą, że im się będzie przybywać z innymi ludźmi, albo o nich mówić, to się samemu stanie takimi jak oni, prawda? Więc odpowiedź, że nie można w tym kraju mówić, oczywiście. Nie żartuję, to mówię prawda, poważnie. Dobrze, a jak z tobą w takim wypadku? Jak ze mną? Ja chciałabym powiedzieć tak, że po dzisiejszym dniu na pewno wiele moich znajomych, przede wszystkim facebookowych, będzie do mnie pisać. Bo szczerze mówiąc, ja jestem taką osobą, która się nie dzieli tym, co robię. O tym, że mam podcast, wie bardzo niewiele osób. I często gdzie zdarza mi się na jakąś imprezę z Polakami, siedzimy sobie przy stole i tam zawsze jakaś dyskusja jest, nagle rozmawiamy o zbrodni i ktoś mi wspomina, kurczę, słyszałaś ten podcast Kryminalna Skandynawia? Ja słyszałam, mogę to słyszałam. Także zdarzyło mi się to już 3 razy, odkąd mam podcast i naprawdę niewiele osób z moich znajomych wie, że takie coś robię. Mama wie, mama słucha, mama zawsze napisze, przesłuchałam ostatni, więc jest na bieżąco. Natomiast, tak jak mówię, no większość moich znajomych będzie w szoku, że to ja. jakoś to przeżyję, zobaczymy. I jeszcze chciałam powiedzieć jedno imię, nagle wypadło z głowy, więc nie będę się przymierzać. Pytałem też o to, na ile pasja, na ile praca, nie? Czy to może stać się, wiesz, widziałem też u ciebie jakiś tam odnośnik do PayPala na stronie, czy jest to jakiś tam, wiesz, w tą stronę chcesz iść, rozwijać się jeszcze bardziej? Powiem ci tak, jakbym miała na tym żyć, to nie wiem, czy by mi wystarczyło na ten. Policji więcej płacą, o to chodzi, tak? A ja wiem, czy będę mieć więcej jak teraz, raczej nie. Podejrzewam, że trochę zajmie niżej, ale... Myślałaś o policji w Polsce czy w Szwecji? W Szwecji. Tam mieszkam, tam zostałam, tam będę. Swoim drogą faktycznie mi niełatwo było ciebie znaleźć, chociażby twoje imię i nazwisko. Trzeba trochę poszukać, żeby gdzieś tam to wyskoczyło. Znalazłem, a Znalazłem. A jak ci się to dało? Na stronie z PayPalem jest. Tam jest chyba na jakimś tam odnośniku jest imię i nazwisko. Powiem ci nieprawdziwe. Przypadek? Super, słuchajcie, no to powiedzcie mi w takim razie teraz, co wy lubicie w prywatnym swoim czasie, wolnym czasie, z literatury lub filmów kryminalnych? Co was pasjonuje lub co czytaliście? Już
Wiem o Stigu Larssonie. Wojtku, może ciebie spytam, czy nie wiem, czy czytałeś Szklarskiego, Nienackiego, a może Agatha Christie, a może współczesne. Kaśka Modę czytałem. Jestem absolutnym fanem Kaśki. Ja to, no to przez moje ścisy razem pracowaliśmy, przynajmniej w tym samym czasie pracowaliśmy, bo Kaśka wyrosła z dziennikarstwa. I ona ma taki sznyt takiego dziennikarskiego pisania, takiego bardzo dokładnego sprawdzania źródła, takiego bardzo, bardzo dużej dbałości o szczegóły. I to jest tak, tak wszystko autentyczne, że no tak. Nie chcę powiedzieć, że w młodości, po prostu w latach ubiegłych. To jest moja młodość. W latach szkolnych, przed tym jak poszedłeś do radia, przed tym zainteresowałeś się... Ja byłem strasznym nudziarzem, no. Ja się w Sienkiewiczu zaczytywałem, przesłanie się, to wstyd, naprawdę. Moje dzieci teraz jak tylko słuchają, to ojciec. Ja mam zresztą taki pomysł, żeby Sienkiewicza napisać od nowa współczesnym językiem, bo faktycznie tego się w tej chwili... Zresztą młodzi ludzie nie są w stanie tego czytać, słuchajcie. Ktoś z Państwa? Znacie Państwo trylogię Sienkiewicza, prawda? Kto czytał? Ja ściągę. No, większość czytała. No to skończ właśnie to oszczędź, powiedziałbym do siebie. Ale jeszcze chwilka. Czy są jakieś od Państwa pytania lub słowa do swoich autorów? Proszę uprzejmie, czy jest mikrofon, jeśli można, czy mogę podać ewentualnie? Co będzie po prostu? Ja tu do pana Wojciecha. Ja tu się na początku nie zgodziłem z tym, że w więzieniach siedzą ludzie niewinni. Na co dzień jestem obserwatorem. Występuję w sądzie, w wydziale karnym jako w charakterze publiczności. I może pan się tym ze mną nie zgadzać. Ja bym powiedział to inaczej. Ci ludzie tam siedzą z tą myślą, że mają za wysokie wyroki, że za dużo dostali i że nie skończą życie tym więzieniem. I nie wiem, czy pan się w tym godzi, czy nie. Znaczy mówiąc, że to jest tak, ja znowu jestem tylko przekaźnikiem. To nie jest moje zdanie, to jest... ja to usłyszałem od wielu policjantów. Od wielu policjantów i od kilku prokuratorów. W Polsce nie niewinni, bo to też zaznaczyłem, nie niewinni. Natomiast nie za to, za co poszli siedzieć. Złodziej zawsze chodził na robotę z pięcioma kolegami. Tym razem go nie było. Ale pięciu kolegów powiedziało, że on tam był. W związku z tym on potrafi siedzieć przed prokuratorem albo przed policjantem, który prowadzi sprawę i mówić: panie, mnie tam tym razem nie było, ale już trudno, odsiedzę swoje, nie? My musimy pamiętać o tym, że ci ludzie bardzo często więzienie, dla nich to jest normalny etap życia. Owszem, oni za długo siedzą. Oni twierdzą, że za długo siedzą. Oni się nie zgadzają, że ten wyrok jest zbyt długi. I ten. Natomiast dla nich, dla naszego świata, dla świata nieprzestępczego, więzienie jawi się jako koszmar. Prawda? Natomiast dla świata przestępczego więzienie jest dla ludzi. On po prostu przez jakiś czas będzie musiał inaczej żyć i tyle. W związku z tym ja o tym mówię tylko, że ludzie, to jest rzadkość, że ludzie siedzą zupełnie niewinnie. Znaczy, ja to tak oceniam, nie? To jakby ja nie mam takich danych, bo te sprawy, które wypływają, to my naprawdę ich było bardzo niewiele, które wypłynęły, że ktoś siedział rzeczywiście niewinnie, prawda? Notabene zaczęły się już za to odszkodowania sypać. Więc ja mówię bardziej o tym, że ludzie siedzą za rzeczy, których nie zrobili, niż że siedzą niewinnie. Wyjaśniłem dobrze? Tak. Dziękujemy za to pytanie. Bardzo ciekawe. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chce zapytać? Magdalena Żuk. Proszę mi przypomnieć. Ona powie... Y...
Ja się tą sprawą nie zajmowałem, więc trudno mi jest, trudno jest naprawdę oceniać. Ja jestem tutaj, no czytałem tylko o tym, więc trudno mi jest to ocenić. Proszę bardzo, ktoś jeszcze? Dobra, to ja mam w takim razie jeszcze jedno do was pytanie, tak szczerze z serca. Sytuację w Polsce mamy taką, jaką mamy. Nie my ją tutaj zmienimy, chociaż możemy o niej rozmawiać. W kontekście ostatnich wydarzeń związanych z interwencjami policji w Polsce, mam na myśli interwencje, w wyniku których doszło do zgonów, śmierci zatrzymanych, osadzonych, zatrzymanych. Jaki jest wasz stosunek do policji? Jak oceniacie te wypadki w kontekście, po pierwsze, przypadku, po drugie, policji w ogóle jako formacji, po trzecie, polskiej policji? Znaczy, my mamy policję bardzo źle wyszkoloną przede wszystkim. Bardzo źle przygotowaną do swojej roboty. Tak po prostu. To szkolenia policji praktycznie nie istnieją. To jest kilkumiesięczny kurs i tyle. Nie? I tyle, jeśli ludzie wychodzą na ulicę. W związku z tym, jeśli oni sami nie zrozumieją, że muszą się czegoś nauczyć, to kto ich tego nauczy? No nikt ich tego nie nauczy, szczególnie, że starzy policjanci albo zostali odsunięci, albo odeszli z pracy. Więc myślę, że tu tkwi problem. Problem tkwi w tym, że człowiek, który jest słabo wyszkolony, działa po omacku, jest niepewny swoich działań i bardzo łatwo popełnia błędy. Znaczy, ja nie oceniam konkretnej sytuacji akurat, dlatego że jakby nie byłem przy tym, nie widziałem tego, mam za mało danych do tego, żeby to ocenić, prawda? A jak jest twoja prywatna jakby ocena policji jako obywatela? Miałeś kontakt jako, wiesz, poszkodowany, czy zatrzymany za prędkość, cokolwiek? Jak z twojej perspektywy wygląda policja? Znaczy, z mojej perspektywy wygląda to dokładnie tak, że oni są bardzo niepewni swoich działań. Że oni są bardzo niepewni. No oni właściwie nie wiedzą, co mają zrobić w sytuacjach niestandardowych, nie? Że w chwili, kiedy mają interwencję absolutnie standardową, to działają schematami. Jeśli muszą wyskoczyć poza swój schemat, to już nie. To już nie. I trudno do poszczególnych ludzi tutaj mieć pretensje. Pretensje można mieć do systemu. Pretensje można mieć do zwierzchników policji, do kogoś, kto wydał na przykład debilny zakaz używania broni służbowej na strzelnicach sportowych. Policjant nie może wziąć broni służbowej i pójść sobie postrzelić za swoje własne pieniądze, kupując własną amunicję na strzelnicy. Nie wolno mu tego zrobić. Po prostu nie może ćwiczyć, przynajmniej na tym, czego używa na co dzień. Tak, dokładnie tak. Może sobie strzelać z innej broni. Może oczywiście za to zapłacić z własnych pieniędzy, natomiast z tej broni, której w razie czego będzie używał, strzelać nie może, bo to jest zużywanie służbowego sprzętu. No przecież to jest kuriozalne. No, nam strzelać nie kazano, można powiedzieć. Co mówią Szczecinie, Julia, o policji? Znaczy, przyznam szczerze, jeszcze mam nadzieję, że nie będzie takiej okazji, ale styczności z policją nie miałam. Raz jedynie gdzieś tam kazali się wylegitymować, ale to na szczęście na tym się skończyło, więc nie zrobiłam, nawet jeżeli chodzi o jakieś przekroczenie prędkości, też nie. Jeżeli nie doszanuję. Ale ty zaszczep, ty by chcemy wiedzieć. Nie. Ogólnie jeżeli chodzi o policję, to tak się ogólnie mówi, że policja. Ja jestem zdania, że w każdej grupie zawodowej są pojedyncze przypadki. Są przede wszystkim ludzie i poza byciem policjantem, ta dana osoba jest jakimś przeciętnym Kowalskim albo i nieprzeciętnym. Ma jakieś swoje, być może traumy, swoje problemy, albo również nie może mieć jakieś bardzo, ale to bardzo złe zapędy. I oczywiście... Albo radiowo ze starymi oponami. Tak, i jestem zdania, że w każdej grupie, czy zawodowej, czy jakimś zgromadzeniu, zawsze znajdzie się osoba na nieodpowiednim stanowisku. Myślę, że też takie przypadki są w policji, tak jak zresztą wszędzie. Ciężko układać wszystkich do jednego wora, pod tym względem, że może nie tyle cała policja, bo są pewnie osoby, które całe serce oddają do swojego zawodu i są w stanie wszelkiego rodzaju obowiązki wypełniać pikapelą. Natomiast są osoby, które z całą pewnością znaleźć się tam nie powinny. A jaka jest różnica swojej perspektywy między policją szwedzką a naszą?
To znaczy ja ci powiem tak, że z tego co się słyszy niestety między przede wszystkim moimi znajomymi, którzy są w Polsce, to policja nie ma tego respektu, który powinna mieć moim zdaniem. Policja to jest organem, który ma nas chronić, który ma nas bronić i z tego co słyszę, to nie ma takiej opinii. Ludzie nie uważają tak, że... Dokładnie. Przede wszystkim znajomi w moim wieku raczej nie respektują policji. To nie jest ta instytucja, która była kiedyś. Natomiast w Szwecji policja ma ogromny respekt wśród ludzi. I policja jest moim zdaniem dobrze wyszkolona. Ja miałam kontakt z policjantami, ale nie dlatego, że coś zrobiłam. Absolutnie nie dlatego. Natomiast po prostu z czystej ciekawości. I są to ludzie naprawdę bardzo w porządku. Ludzie, którzy nawet na służbie i nawet w sytuacjach, gdzie gdzieś tam akcja się dzieje, a oni tutaj mają zatrzymać taki tłum i się nami zająć, są na tyle retowni, że potrafią naprawdę zatrzymać się na chwilę i porozmawiać z sobą, jeśli tego potrzebujesz. Więc policja jest dla ludzi tam. Nie wiem, jak jest tutaj, nie żyję tutaj i po prostu nie mam tego kontaktu, ale z opinii moich znajomych, no jednak nie jest to ta instytucja, która powinna być. Może zrobimy taką szybką ankietę. Kto według Państwa, kto według nas uważa, że policja u nas jest dla ludzi? No to ankieta jest. Nie będzie reasumpcji. Państwo tam z tyłu z policji. Ja uważam, że jest, no ale to jest tylko tutaj. Ja mam głęboką nadzieję, że to się kiedyś zmieni, że naprawdę będą, że policja będzie nas chronić, bronić i będzie dla ludzi i będzie miała respekt, naprawdę. A czy ktoś z Państwa ma zdecydowanie złe i krytyczne zdanie na temat policji, jest w stanie podnieść rękę w tej sprawie? A więc tak jest. No więc ciekawe, czego to podzielić na płeć, prawda, i jak byśmy zobaczyli. Szanowni Państwo, będziemy powolutku kończyć, ponieważ zostaliśmy obligowani do skończenia na kilka minut przed godziną 18. Ja bardzo serdecznie Wam gratuluję i spotkania, i Waszej pracy, tego, że zimą tego roku wystartowało Twoje dziecko, czyli magazyn śledczy. Wam serdecznie gratuluję kanału, który też lubią słuchać i tak jak wyczytałem w jednym z komentarzy, ktoś nawet tego słucha do snu, bo nie może zasnąć. Pytanie, czy to jest z tego 1%? Nie. Więc bardzo serdecznie Wam gratuluję i proszę o brawa.